serdecznie zapraszam na zajęcia muzyczno-ruchowe. Siadamy, siadamy! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na początek przywitamy się piosenką Hej Ho. Będziemy machać i śpiewać do siebie Hej Ho, Hej Ho, witam Cię. Hej Ho, Hej Ho, jestem ja. Hej Ho, Hej Ho, jesteś Ty. Hej Ho, Hej Ho, jesteśmy my. Zaczynamy. Hej Ho, Hej Ho, witam Cię. Hej Ho, Hej Ho, jestem ja. Hej Ho, Hej Ho, jesteś Ty. Hej Ho, Hej Ho, jesteśmy my. Brawo! No to czas na rozgrzewkę. Dłonie ocierają się o siebie. Klepiemy rękę. Drugą rękę. Witamy nasz bark. I drugi bark. Witamy też nasz brzuch. Super. Witamy nasze nogi. I stopy. Witamy nasze pięty. I palce stóp. Pięty. I palce stóp. Świetnie. To teraz położymy się na jednym boku. I się troszkę przeciągamy. Super. Jeszcze przeciągnijcie się. Brawo. No to teraz wolniutko w górę. I położymy się na drugim boku. I wyciągamy ręce, wyciągamy nogi. I się przeciągamy. Tak jest. Super. Połóżmy się na brzuchu. A następnie usiądźmy na pięty. Siadamy i ręce do przodu. Chowamy się, nie ma dzieci. Wolniutko w górę i położymy się na plecach. I wyciągamy ręce, wyciągamy nogi. O tak, przy okazji szukamy sobie miejsca. Potrzebujemy troszkę miejsca, aby poćwiczyć. To teraz widzicie, co zrobiłam? Położyłam się na plecach, a następnie zgięłam nogi w kolanach i przekręciłam nogi na bok i powolutku wstałam. Spróbujcie razem ze mną. Kładziemy się na plecach. Nogi zgięłam w kolanach. Przekładamy nogi na jedną stronę, dokładamy ręce i wolniutko unosimy się w górę. Spróbujmy na drugą stronę. Przy okazji nauczymy się takiego bezpiecznego wstawania dla naszego kręgosłupa, dla naszych pleców. Kładziemy się na plecach, nogi zginamy w kolanach, kładziemy sobie nogi na bok, ręce i wolniutko w górę. To jeszcze raz. Kładziemy się na plecach. Możemy wyciągnąć ręce i nogi. Zginamy nogi w kolanach. Przekładamy nogi na bok. Dokładamy rękę i wolniutko w górę. Świetnie. To teraz klęk podparty i zrobimy parę kocich grzbietów. Do góry plecy i na dół. Ciach. Do góry i na dół. Do góry i na dół. Świetnie. I wolniutko kręg po kręgu w górę i na górze przeciągamy się. Rozciągamy się i ziewamy. To jeszcze raz. Przeciągamy się. Rozciągamy się i ziewamy. I chwilkę maszerujemy. Podskakujemy. Ręce do góry i ręce na dół. Ręce do góry i ręce na dół. Świetnie. Wolniutko kręg po kręgu w górę. Ręce do boku i
próbujemy stanąć na jednej nodze. Trzymamy równowagę. Super, trzymajcie, trzymajcie, nie puszczajcie. Nie puszczajcie waszego ciała, trzymajcie mocny brzuszek. Super, teraz druga strona, noga do boku i trzymaj mocny brzuch, napinaj mięśnie. Świetnie i wolniutko w dół. To do góry rączki wdech. Ściągnijcie łokcie do siebie i na dół wydech. I jeszcze raz wdech. Ściągnijcie łokcie do siebie i wydech. Super. To teraz czas na gimnastykę. Przy muzyce jest, nie ma. Jak muzyka jest, robimy różne ćwiczenia. A jak muzyki nie ma, schowamy się. Muzyka jest, robimy różne ćwiczenia. Muzyki nie ma, chowamy się. To co? Zaczynamy! Uwaga! Pajacyki! Przysiady. O, nie ma, chowamy się gdzieś, chowamy. Super. Jaskółki. I przysiady. Brawo! Pięknie, pięknie. Do góry ręce, wdech. Ściągnij łokcie i wydech. Jeszcze raz wdech. I wydech. Super. To kochani, teraz zaproszę was na kolejną serię ćwiczeń. Będą to jaskółki i kocie grzbiety. Jak muzyka wysoko, to robimy jaskółki. Jak muzyka nisko, robimy kocie grzbiety. Zapraszam. Jakie są dźwięki? Wysokie. Wykonujemy jaskółkę. Stoimy na jednej nodze, drugą nogę przenosimy do tyłu i trzymamy równowagę. Zapraszam do klęku podpartego i zrobimy koci grzbiet. W górę plecy i w dół. W górę i w dół. Minutko w górę i jaskółki. Noga w tył i trzymamy równowagę. Dobrze, to teraz na dół i kocie grzbiety. W górę plecy i na dół. I jaskółka. Teraz druga noga. Pamiętacie, która ćwiczyła? Trzymamy równowagę, trzymamy. Okej, to teraz czas na kocie grzbiety. W górę plecy i na dół. W górę.
zamiast kółka, wolutko w górę. I trzymamy równowagę. Trzymamy. Spróbujcie teraz zmienić nogę. I podtrzymać równowagę. Jeszcze chwilka. Świetnie. I ostatni kocik grzbiet. W górę plecy. I na dół. W górę. I na dół. W górę. I na dół. Ostatni raz. Świetnie. Brawo, brawo. Super. To teraz, kochani, będzie melodia. Szybko, wolno. Jak muzyka, szybko biegamy. Jak wolno, to idziemy. Szybko biegamy, wolno idziemy. Wstajemy i biegamy. Biegamy. Poszło. Do góry rączki, wdech zróbmy. I na dół rączki, wydech. Jeszcze raz wdech. I wydech. Na chwilkę sobie usiądziemy. Zapraszam, siadamy. I pobawimy się w naszą zabawę, gdzie jest. Dzisiaj będą różne części ciała. Przygotujmy sobie ręce. Ręce stukają o nogi. A następnie pocieramy dłoń o dłoń. Szurbur. No to stukamy i mówimy, gdzie jest łokieć i szukamy łokcia. Gdzie jest łokieć? Tu jest łokieć, tu. Brawo! Gdzie jest łydka? Gdzie jest łydka? Tu jest łydka, tu. Dotknijcie swojej łydki. Świetnie, brawo. Szukamy dalej. Gdzie jest bark? Gdzie jest bark? Już dzisiaj było. Tu jest bark. I tu są dwa barki. Tak, brawo! Okej, to ostatnie. Gdzie jest żuchwa? Gdzie jest żuchwa? To jest żuchwa. Tak jest, brawo! Super! Kochani, zapraszam Was teraz na piosenkę. 1, 2, 3. Będziemy pokazywać na palcach 1, 2, 3 i wykonywać różne polecenia. Na początku będziemy tupać nogami. Wstajemy i tupiemy nogami. Świetnie. Będziemy też klaskać rękoma.
Jeden, dwa, trzy. Klaszczemy. Będziemy też machać rękoma. Jeden, dwa, trzy. Machamy. I na koniec będziemy skakać. I zaśpiewamy. Jeden, dwa, trzy. Skaczemy. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. To jeszcze raz. Jeden, dwa, trzy. Klaszczemy. Jeden, dwa, trzy. Tupiemy. Jeden, dwa, trzy. Machamy. I na koniec, pamiętacie, co było na końcu? Jeden, dwa, trzy. Skaczemy. Hoppa, hoppa, hoppa. Juhu, juhu, juhu. Szukam muzyki. I zaczynamy. Poczekajcie chwilkę. Zaczynamy. Chodźcie. I twist. Na dół pupa i do góry. Twist. Świetnie. Jeszcze raz. Ok. Wydech ustami. Wdech nosem. I wydech ustami. Super. To teraz czas na części ciała. Tu jest ręka, tu jest noga, tu jest brzuch, a tu głowa. Będziemy pokazywać, że mały dzidziuś płacze. Dzidzia płacze. Łe, łe, łe. Będziemy też pokazywać, że Hania się śmieje. Zróbcie takie kiteczki, jeżeli macie dłuższe włosy. Hania śmieje się, ha, ha. Pani będzie bardzo zdenerwowana. Pani mówi... Nu, nu, nu. Kuba śpi. Ciii. Kuba będzie.
i on będzie spać. I na chwilkę w zabawie pójdziemy spać. No to co? Zaczynamy. Bierzemy na rączki dzidziusia, kołyszemy go i śpiewamy. Dzidzia płacze, łe, łe, łe. Hania śmieje się, ha, ha. Pani mówi, nu, nu, nu. Kuba śpi. I idziemy spać. Wolutko wstajemy i śpiewam dalej. Dzidzia płacze, łe, łe, łe. Hania śmieje się, ha, ha. Pani mówi, nu, nu, nu. Kuba śpi. Idziemy spać cichutko. No jeszcze raz. Dzidzia płacze, łe, łe, łe. Hania śmieje się, ha, ha. Pani mówi, nu, nu, nu. Kuba śpi. I na chwileczkę idziemy spać. I budzimy się, ziewamy. Przeciągamy się, rozciągamy się, jeszcze raz ziewamy. Super, brawo Dars! Kochani, to teraz czas na walizkę. Dzisiaj mam tak dużo balonów i one po prostu zajmują bardzo dużo miejsca i walizka nie chce się zamknąć. Byliście ciekawi przez całe zajęcia, co tam jest? Tam są balony z różnymi minkami, które sobie też porobimy na naszej buzi. O, jaki tutaj mamy kolor? Kolor biały, a minka taka spokojna. Tutaj widać, że oczka są zamknięte. To chyba nasz Kuba z piosenki. Spokojna minka. Spróbujcie zamknąć oczko na chwilkę. Delikatny uśmiech. I odpoczywamy. Super. Otwieramy oczka. I sprawdzamy dalej. O, a tutaj zobaczcie kolor różowy. I takie mamy serduszka. Oczka to nasze serduszka. Czyli ktoś tutaj jest bardzo zakochany. Na pewno wasza mamusia albo tatuś jest w was bardzo zakochany. Ma takie oczka jak serduszka, tak. I ma taki piękny uśmiech. Spróbujecie zrobić taki piękny uśmiech? Taki zakochany. Brawo. Sprawdzamy dalej. O, jejku, jejku, co tu się stało? Taka smutna minka. Taka smutna. Spróbujecie? Tak jak dzidziuś w piosence był taki smutny. Pamiętacie? Dzidzie płacze, łe, łe, łe. Tak jest. Sprawdzamy dalej. O, tutaj mam taką, zobaczcie. Taką minkę zaskoczoną. Spróbujecie razem ze mną? Zaskoczona. Chyba ktoś tutaj zobaczył taką ogromną koparkę albo taki wielki samolot. I ktoś zrobił taką minę. Ktoś był taki bardzo zaskoczony. No to sprawdzamy dalej.
O! Ktoś tutaj jest bardzo zdenerwowany. Taka groźna mina. Zielony kolor, ale mina groźna. Tak jest. I jeszcze mam tutaj żółty kolor. Żółty kolor balonu. I narysowana minka uśmiechnięta. Ktoś tu jest bardzo szczęśliwy, zadowolony, radosny. Ha, ha. Spróbujcie zrobić taką uśmiechniętą minkę. Tak jest. I mam jeszcze, słuchajcie, jeden balon czarny. I tutaj nic nie jest narysowane. I mam dla Was pewne zadanie. Trzeba wymyślić jakąś minkę. Jaką możemy jeszcze zrobić minkę tutaj? Co na tym balonie? Może to być zaskoczona. Uśmiechnięta. Może to być minka taka zdenerwowana. Może być zakochana. Może być jeszcze przerażona. Świetnie. To będzie dla Was zadanie, słuchajcie. Macie wymyślić swoją minkę. A jeżeli macie jakieś balony, albo kartkę papieru i flamaster, to narysujcie Waszą ulubioną minkę i spróbujcie ją porobić. Pokażcie ją mamie, tacie, a może macie rodzeństwo, to rodzeństwu. Spróbujcie zrobić takie zadanie. Albo narysować na balonie jakąś minkę, albo narysować minkę na kartce papieru. Powodzenia! Chowam swoje balony, bo będziemy już się żegnać. Zamykamy baloniki. Bardzo mi było miło, że mogliśmy się zobaczyć i że mogliśmy razem poćwiczyć całe ciało, w tym też naszą buzię. Na pewno po ćwiczeniach będziecie czuć się bardziej tacy zrelaksowani, szczęśliwi, a Wasza wymowa będzie bardziej wyraźna. Teraz Was, kochani, pożegnam piosenką i zobaczymy się za tydzień. Będziemy śpiewać i machać do siebie. Do widzenia, pa, 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 pa. No to wstaniemy, ja tutaj po drodze włączę muzykę i zaśpiewamy. Serdecznie Was pozdrawiam i wszystkiego dobrego. Pa, pa!